Miasto spotkało się z przedstawicielami Fundacji Łąka, którzy mają już na swoim koncie wiele przedsięwzięć związanych z projektowaniem łąk. Kilka takich projektów zostało już zaakceptowanych w innych miastach w Polsce. Ja uważam, że w mieście takim jak Kołobrzeg, największym uzdrowisku, powinniśmy wyznaczyć takie miejsca i powinniśmy zadbać o to, aby tam właśnie te łąki wielokwiatowe powstawały. Są różne rodzaje łąk, w zależności od zapotrzebowania, w zależności również od możliwości, jakie są w danym momencie na danym terenie. To spotkanie zostało zakończone wycieczką taką studyjną po mieście. Kilka tygodni temu Anna Mieczkowska na swoim profilu na Facebooku odniosła się do idei utworzenia takich łąk w naszym mieście, pytając mieszkańców, co o tym sądzą i gdzie mogłyby powstać. Pomysł znalazł duże poparcie wśród wielu internautów. Internauci wskazywali nam miejsca, które mogłyby być właśnie przedmiotem zainteresowania ze strony gminy miasto Kołobrzeg i te miejsca zostały odwiedzone. Wskazaliśmy również miejsca, te, które naszym zdaniem powinny być objęte właśnie tym projektem. Miejsca, które są brane pod uwagę, to między innymi park w okolicach Baszty, Rondo Pileckiego i osiedle Ogrody. I wiele innych miejsc. Dzisiaj trudno jest mi powiedzieć, w których miejscach powstaną łąki. Jedno jest pewne, na pewno będę chciała, aby przynajmniej w jednej części naszego miasta, aby takie łąki powstały. Przy doborze roślin, które miałyby się znaleźć na takiej łące oraz jej usytuowaniu, na pewno będą brane pod uwagę osoby borykające się z alergiami. Jeżeli zdecydujemy się na rośliny, które będą mogły powodować właśnie takie zagrożenie, to one będą musiały być usytuowane w oddaleniu od budynków mieszkalnych, więc na osiedlu Ogrody będziemy mogli po prostu wskazywać takie rośliny, które nie będą stwarzały takiego zagrożenia. Ale w innych częściach miasta, być może właśnie gdzieś na rondach, być może gdzieś przy obwodnicy, tam będziemy mogli już nieco szerzej spojrzeć na ten aspekt, będziemy mogli dobór roślin nie ograniczać właśnie problemami związanymi z alergiami, które zgłaszają, rzeczywiście zgłaszają to mieszkańcy.